Witajcie! Przed Wami kolejna prezentacja mojej odautorskiej konstrukcji z LEGO, a jest nią figurka głównego bohatera serialu The Mandalorian, Mandalorianin. Utrzymana w stylu dużych, budowanych figurek Star Wars, które od krótkiego czasu nie są już wydawane, co nie przeszkodziło mi w zbudowaniu czegoś w tym stylu. Przed Wami Din Djarin, lepiej znany po prostu jako Mandalorianin, albo skrótowo Mando. Pomysł na tę konstrukcję ma swoją historię. Dawno temu udało mi się nabyć po taniości zdekompletowaną Phasmę, z której pochodzi pancerz na korpus figurki. Chciałem go jakoś wykorzystać, mimo że to taka wielka i niepraktyczna część i ostatecznie w poszukiwaniu inspiracji zawędrowałem na kanał Boys of the Most Toys, który śledzę wybiórczo od dawna. Tam autor prezentował swoją wersję takiej figurki Mando, a także osobny filmik pokazujący budowę głowy. I ja sobie dla eksperymentu zbudowałem dokładnie taki sam łebek, obejrzałem ze wszystkich stron, po czym stwierdziłem, że no nie do końca mi się podoba, bo jest trochę toporny z tyłu i nie do końca prawidłowo oddaje krzywizny mandaloriańskiego hełmu. Zacząłem zatem kombinować, poprawiać i ostatecznie zbudowałem własną wersję, a od rzemeczka do koziczka także całą figurkę Djarina wraz z akcesoriami. Głowa na pierwszy rzut oka jest podobna do wersji Boys with the Most Toys, też bazuje na klockach system uzupełnionych na ramiennikiem figurek Star Wars dla nadania ładnej obłości, ale wprowadziłem tu trochę zmian. Krzywizny i wcięcia na policzkach prezentują się moim zdaniem bardziej wiernie pierwowzorowi, zadbałem również o krzywiznę z tyłu. Oczywiście kształt nie jest oddany idealnie, ale zbudowanie głowy od zera bazując na czymś projekcie traktowałem jako wyzwanie. Plus na pewno wyszło to tanie od kupowania głowy Boby czy Jango Fetta i malowanie jej. Główka jest w pełni pozowalna i myślę, że wystarczająco oddaje kształt mandaloriańskiego hełmu, na tyle na ile da się takowo odtworzyć w klockach system. Tors Phasmy nieźle pasuje jako pancerz Mando, już po pokryciu go w większej ilości bezkarem, czyli po odcinku trzecim serialu, postarałem się naturalnie o przecinający klatę pas z amunicją i osobny pasek z wyposażeniem, mimo że ten pancerz na tułów ma już takowy wyrzeźbiony. Pas z Hero Factor był trochę za krótki, dlatego przedłużyłem go konstrukcją z exoforce'owych łapek i tych fajnych części z mini portem i wejściem na bara z drugiej strony. Pozwoliło to też zamocować pas do piersi. Widać tu też od tyłu konstrukcję paska na biodrach, a plecki przykrywa pelerynka od Ferno z Hero Factory. Postarałem się o ruchome dłonie, nie tylko palce, ale też podwójne stawy kulowe w nadgarstkach, pomagające w chwytaniu broni. Na nogach konstrukcja znowu bardziej przychodzi w system niż CCBS, a to dlatego, że nie mam żadnych brązowych pancerzyków z tego systemu. Zdecydowałem się zatem na zbudowanie UD, wykorzystując kątowniki i zaokrąglone skosy, żeby uzyskać efekt lekko buwiastych portek. Co się tyczy akcesoriów, skonstruowałem kilkuczęściowy płomień, żeby oddać efekt używania naręcznych miotaczy ognia. Płomień można przyczepić do obydwu łapek, z tego co pamiętam, bohater używał tej broni zarówno na prawej, jak i lewej ręce.
Kolejny akcesorium to nieodłączny pistolet Mando, który można przyczepić do paska, a z dłonią łączy go zwykły technikowy pin, wkładany do dziury w łapce. Dzięki temu broń trzyma się bardzo pewnie, a dzięki ruchomym palcom można imitować chwyt. Jako efekty strzałów bardzo dobrze pasują te długie strzałki do wystrzeliwania. Oczywiście zbudowałem także karabin dezintegracyjny, najbardziej charakterystyczną broń Jarina, znany też jako spopieracz działów. Najbardziej wyróżniającym elementem tej spluwy jest swoisty widelec kończący lufę. Widziałem już próby odwzorowania tego przy pomocy elementów Bionicle, na przykład stafu Guraka, ale to nie to. Takie rozwiązania nie pozwalają na prawidłowy kształt. Z pomocą przyszła minifigowa broń z Lego Chima, pasująca perfekcyjnie kształtem. Taki widelec nie jest ani za krótki, ani za gruby, a dzięki otworowi na bara da się również zamontować efekt strzału. Mando może utrzymać karabin w dość naturalnej pozycji, a także przechowywać go na plecach, tak jak w serialu. Ostatnie akcesorium to zasadniczo osobny mini-moc, czyli tajemnicze, posługujące się mocą dziecko, pozostające pod opieką Mandalorianina, ochrzczone przez fandom Baby Yodą, z racji przynależności do gatunku zielonoskórego mistrza Jedi. Słodziak, który zaskarbił sobie sympatię ogromnej liczby fanów i stał się już bazą na niezliczone zabawki. Nie mogłem zbudować Mando bez Baby Yody. Maluch jest niedużą figurką z ruchomą głową i łapkami oraz odrobinę brickheadową fizjonomią. Posiada własne akcesorium w postaci srebrnej gałki, którą ciągle odczepiał od jednej z wajch na statku Mando, aż w końcu dostał ją w prezencie jako zabawkę. Nie budowałem jego latającego łóżeczka, na razie nie mam pomysłu na ładne oddanie go kształtu, ale może jeszcze je dorobię z jakimś update'em tego moca, bo w sumie obok najlepszego ojca w uniwersum Star Wars mogłaby jeszcze stanąć najlepsza niania. Benny, a kiedy to zbudujesz? Odpowiedź brzmi, nie wiem, zobaczymy, to plany na przyszłość, gdy będę miał czas, ochotę i pomysł. A na razie ta dwójka stoi sobie razem i są bardzo szczęśliwi. Mam nadzieję, że mocy się wam spodobał, chętnie poznam wasze opinie i do następnego razu, moi drodzy.